kochani, starożytni Grecy zrozumieli, że wszystko się zmienia. I tę zasadę zapamiętaj, bo jeżeli stoisz na ślubnym kobiercu i marzysz o przyszłości i jesteś, dajmy na to, facetem, to marzysz o tym, że w przyszłości będzie tak cudnie jak teraz, a nawet jeszcze piękniej. Że to, co jest teraz piękne, to się jeszcze bardziej rozwinie. Czyli, że twoja ukochana będzie jeszcze piękniejsza, będzie dla ciebie jeszcze milsza i będzie cię jeszcze bardziej kochać. Informuję cię, że to wszystko na pewno się zmieni. Po pierwsze, jeżeli chodzi o jej urodę, to ta jej uroda będzie coraz piękniejsza, z czasem tak piękna jak u teściowej. Jeżeli chodzi o to, że będzie cię kochać, to cię informuję, że będzie cię kochać coraz dojrzalszą miłością, to znaczy jak się pojawi jedno lub dwójka lub trójka lub ileś tam dzieci, to tę miłość ona przeniesie na wasze wspólne dzieci, na owoc waszej miłości, bo wtedy będzie trzeba kochać dzieci. Dzieci będą wymagały miłości, a nie mąż. Jeżeli jesteś przekonany, że na początku ten seks, który między wami jest taki jeszcze nieśmiały, to że będzie się ośmieli i będzie go tak dużo i będzie taki cudny i będzie taki pełny, to cię informuję, że będzie nieco inaczej, bo będzie tak dużo pracy przy dzieciach, że na seks nie będzie ani chęci, ani siły, ani on nie będzie do niczego potrzebny. I dlatego informuję ci, jeżeli jesteś kobietą i oczekujesz, że ten twój cudowny narzeczony, jak stanie się mężem, będzie cię nosił na rękach od rana do wieczora, bo teraz ma mało czasu, to cię informuję, że prawdopodobnie on trochę straci na siłach, a ty trochę przybierzesz na wadze i takie momenty, kiedy on cię będzie nosił, będą coraz rzadsze. Informuję cię, że jeżeli oczekujesz, że on do ciebie mówił, będzie do ciebie mówił skarbu, skarbeńku, cudowny skarbeńku i będzie do ciebie mówił tak szczebiotał, tak pięknie, to cię informuję, że on zrozumie, że to ten czas już minął. Jeżeli, kochana, jesteś przekonana, że on ci będzie okazywał miłość jeszcze częściej i mocniej i będzie codziennie przynosił ci kwiaty, naręcze, bukiety kwiatów, to się okaże, że jest inaczej. I jeżeli jesteś przekonana, że będzie cię zawsze kochał bardziej, bardziej, nade wszystko i nad wszystkich, to życzę ci wiary w Mikołaja lub w kochającą teściową.